czołem myślącym, a na pochybel z rozumu drwiącym. To jest w imieniu własnym i państwa, tym wszystkim, którzy kpią sobie z rozumu i tym wszystkim, którzy donoszą i tak dalej. Mamy dzisiaj 9 kwietnia 2022 rok. 12. rocznica od katastrofy smoleńskiej. I dzisiaj sobie o tym porozmawiamy. Ja państwu przekażę jak gdyby mój ogląd sprawy, ale bardzo istotne kwestie, które w coś, co nas niezwykle wszystkich dotyczy, jako narodu, społeczeństwa i państwa. Ale zacznę, pozwólcie, od wypowiedzi pana byłego ministra Antoniego Macierewicza, przypominam, szefa zespołu parlamentarnego do spraw zbadania katastrofy smoleńskiej, pana Antoniego Macierewicza, który wypowiada się w sposób następujący. W poniedziałek, czyli 11 kwietnia, będzie sporządzony któryś tam kolejny raport z badania zdarzenia lotniczego, czyli z katastrofy smoleńskiej, i ten materiał uściśla, precyzuje i w sposób bezsporny udowadnia, że do tragedii smoleńskiej doszło na skutek aktu nieuprawnionej ingerencji ze strony rosyjskiej, podkreślił. I to są słowa pana Macierewicza. Tym aktem były przede wszystkim eksplozje, które zniszczyły samolot. Jest to jednocześnie, podkreśla, zapowiedź tego, co dzieje się dzisiaj na Ukrainie. I teraz wojna na Ukrainie, a 2010 rok, katastrofa smoleńska, jest to niezwykle z sobą powiązane. Według pana Macierewicza, ale autentycznie wszystko ma, kochani, z sobą ten związek. Ale żebyśmy to zrozumieli, spróbujmy cofnąć się te kilkanaście lat temu wstecz. Jak wyglądała Europa, świat, jakie były relacje Rosji, Federacji Rosyjskiej z Polską, z Europą, z światem. Jest rok, załóżmy, 2009. Jest to rocznica kolejna, 70. wybuchu wojny 1939 roku, wybuchu II wojny światowej. I Federacja Rosyjska, która uznaje, że Wielka Wojna Ojczyźniana wybuchła w czerwcu 1941 roku, wówczas przedstawiciel Federacji Rosyjskiej w osobie pana Władimira Putina jest właśnie na Westerplatte. Wówczas premier, nielubiany przeze mnie, premier Donald Tusk przyjmuje. Ale strona rosyjska odpowiednio się zachowuje. Premier, obaj są premierzy, bo o ile sobie przypominam, wówczas Władimir Putin był przecież w roli premiera, a Miedwiediew bodajże był prezydentem. I teraz, kochani, i te relacje były normalne, poprawne. Później jest rok 2010. Wizyta najpierw premiera na rocznicę zbrodni katyńskiej, a później właśnie świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego i tych wszystkich, którzy podążając na tą wizytę 10 kwietnia zginęli na lotnisku pod Smoleńskiem. I te relacje do tej pory były niezwykle poprawne, ale także w całej Europie. I teraz powstaje pytanie. Tak naprawdę komu zależało, żeby budujące się relacje między Europą a Federacją Rosyjską, żeby te relacje pogorszyć, a szczególnie pogorszyć pomiędzy Federacją Rosyjską a Polakami, zrobić coś takiego, co nie będzie pozostawiało wątpliwości, co musi spowodować rozdział między Polakami a Rosją, Rosjanami. Ale spokojnie, zostawmy to na momencik i wróćmy się do wątku tego ukraińskiego. 2004 rok. Co się dzieje? W 2004 roku jest tak zwana pierwszy Majdan, czyli rewolucja pomarańczowa, ewidentnie przez służby amerykańskie sprowokowana, spowodowana. Wówczas Juszczenko zostaje prezydentem Ukrainy, potężne zmiany. Przypominam, że Federacja Rosyjska jeszcze wówczas, no, po tym ciężkim okresie jelcynowskim pozostałym, buduje się dopiero, szuka swego miejsca, nie wie tak naprawdę co zrobić, raczej chce być
nawet na siłę Federacja Rosyjska częścią tej Europy, a nie jakimś samodzielnym bytem. Rosjanie są na swoistym rozdrożu, no ale już Amerykanie tutaj rządzą. Następnie później sprowokowana 2008 rok, wojna przez służby amerykańskie, podpuszczony prezydent Gruzji Szakaszwili, no i pięciodniowa wojna, okazało się, że Amerykanie nie pomagają, przetestowali sobie, a Rosjanie no w miarę wówczas nieprzygotowani, ale określonymi siłami próbują opanować sytuację. No i tak szczerze mówiąc, powstała wówczas fragment tak zwanej Osetii Południowej. Mamy zakończenie tej sprowokowanej szybkiej wojny. Wówczas pogorszenie tych stosunków z Europą, ale jakoś po kilku latach rany się zabliźniają. Oczywiście były określone też sankcje, już problemy, ale sytuacja zaczyna się normalizować. No i jest problem. Jest problem, bo wyobraźcie sobie Państwo, jak Europa, jak świat by wyglądał, gdyby Europa z Federacją Rosyjską zaczęły normalnie współpracować. Ktoś sobie powie, że ucywilizować, jeżeli ktoś myśli, że Rosjanie potrzebują ucywilizowania, niech tak sobie myśli. Ja dzięki Bogu tak nie myślę, no ale nieważne, nawet tak Rosjanie byli na to kochani gotowi. I wówczas, co miałaby do roboty Ameryka? Jaka byłaby jej pozycja? No, jakiegoś państwa gdzieś odległego, nikomu niepotrzebnego. No oczywiście na to Stany Zjednoczone nie mogły i na to jednocześnie nie mogły sobie pozwolić. Teraz jakie były reakcje, zachowania po 10 kwietnia, po katastrofie smoleńskiej, jak delegacja polska, polski prezydent, zwierzchnik sił zbrojnych, pozostali członkowie delegacji, generałowie natowscy, jak zaczęliśmy się w tych naszych wzajemnych relacjach zachowywać? Przypomnijmy sobie, jak Rosjanie się zachowywali, władze rosyjskie, szeregowi Rosjanie, obywatele Federacji Rosyjskiej, którzy też byli szokowani tym, co się stało. Jak zachowywali się polscy politycy, tak? Politycy Prawa i Sprawiedliwości, posłowie. Wiem, bo byłem. A najlepiej to opisze zdarzenie z 9 maja 2010 roku. Zobaczcie, 9 maja to niecały miesiąc po tym dramacie, tak? Przypominam, według tradycji zachodniej 8 maja 1945 rok, zakończenie II wojny światowej. Rosjanie mają po swojemu, czyli 9 maja 1945 rok, zakończenie II wojny światowej. Co wówczas Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości, którego jestem członkiem, bo wówczas byłem parlamentarzystą, po śmierci marszałka Krzysztofa Putry objąłem właśnie mandat. I co wówczas stało się na tym klubie? Na tym klubie wszyscy, bez jakichś wielkich sprzeciwów, a chyba nie przypominam w ogóle, podjęliśmy decyzję, że 9 maja idziemy na groby żołnierzy radzieckich, tam gdzie są cmentarze, czyli w takim normalności jak gdyby rewanżu, na groby żołnierzy radzieckich, którzy tu na polskiej ziemi w 1944-1945 roku polegli, wówczas w trakcie II wojny światowej. Taka była oficjalna decyzja za zgodą pana prezesa Jarosława. Zresztą nie wiem, czyja inicjatywa, ale to właśnie wymienił prezes Jarosław Kaczyński. Byłem niezwykle rad z tego. Dla mnie nie trzeba było jak gdyby przypominać, ale byłem niezwykle o tym z tego zadowolony, z tego tytułu, bo nie było to nowum. Mam taki cmentarz żołnierzy Armii Radzieckiej pod Milejczycami na takim wzgórku, już w kierunku na Kleszczele,
I tam właśnie jest cmentarz żołnierzy Armii Radzieckiej. Na początku lat 2000 można powiedzieć, że nie byłem jakimś inicjatorem, ale mocno poparłem, żeby na tym cmentarzu tych żołnierzy radzieckiej postawiono chrześcijański prawosławny krzyż, tak jak Pan Bóg przykazał tym żołnierzom. Bo to nie jest tak, że oni nie byli wszyscy wierzący, etc., etc. To dobrze wiedzą poszukiwacze, którzy niejednokrotnie znajdują medaliki i niby, że to byli czerwonoarmiści, którzy nienawidzą wiary, nienawidzą Boga. Musimy wiele rzeczy tu zweryfikować, ale wracamy tutaj do rzeczy. Tak przy okazji, będąc przy tych Milejczycach, to jest to dokładnie ten cmentarz w miejscu, gdzie w 1920 roku czerwonoarmistom bolszewikom, takiego łupnia żeśmy dali i prawdopodobnie chyba ten cmentarz też, bo z 20 roku tam musieliśmy ich trochę pochować, no i później tam leży kilka tysięcy. To nie to, że tam była bitwa, tylko pościągano z okolicy w trakcie kampanii 1944 roku. Kochani, szacunek oddajemy każdemu żołnierzowi, bo to jest honor Polaka, to jest honor cywilizowanego narodu. A tym bardziej, jeżeli chłopaki tutaj uświęcili swoją krwią naszą ziemię i dziewczyny także bywały, uświęcili naszą polską ziemię, to nie należy się gniewać. Oni swego czasu razem pobratali się z tymi faszystami. W związku z tym, jak gdyby sprawiedliwość Boża. Ja naprawdę się nie gniewam, że tutaj są na tej ziemi. I to jest takie uczciwe. Ale jeszcze raz przypominam. Więc wtedy było normalnie, tak? Prawo i Sprawiedliwość, parlamentarzyści, zobaczcie sobie, tam na Facebookach, bo już wówczas były, odwiedzali groby, cmentarze żołnierzy radzieckich. Co się później zaczęło dziać? No później zaczęło się dziać, że oczywiście dochodzimy coraz do większych stwierdzeń, że to są Rosjanie i tak dalej, że są winni, że to oni spowodowali ten zamach. Zaczęło się to już nakręcać. Ale zanim to jeszcze, kochani, to jeszcze przypominam, że został powołany zespół parlamentarny wśród parlamentarzystów, nie tylko Prawa i Sprawiedliwości, bo ile przypominam sobie, z PSL-u dołączyli jacyś tam wówczas inni na początku, no nie? No i w pewnym zostało wybrane prezydium. Uczestniczyłem w tym, byłem jednym z członków, podpisałem się pod tym zespołem i od pierwszych posiedzeń uczestniczyłem posiedzenie, żeby to było jasne. Wybrano Antoniego Macierewicza przewodniczącym zespołu, tam jeszcze było kilku wiceprzewodniczących i z początku to było faktycznie dosyć ciało takie chcące poszukiwać prawdy. Przypominam wypowiedzi pana Edmunda Klicha, nie Bogdana, bo wtedy Bogdan Klich był ministrem obrony narodowej za rządów PO-PSL, ale pan Edmund był takim pełnomocnikiem polskiego rządu do zbadania tej zbrodni, certyfikowanym, uwiarygodnionym przy Federacji Rosyjskiej. Jego wypowiedzi są bezcenne dla sprawy wówczas. Warto, to jest w protokołach, warto sięgnąć, jak to wszystko wyglądało. Ja osobiście, w tej komisji, w zespole parlamentarnym, tak bardzo mocno się angażując, uczestniczyłem do grudnia, ostatecznie później gdzieś do marca, ale później już widząc, jak gdyby co się dzieje, broń Boże, nie krytykując, niech, skoro idzie to w ten sposób, to niech idzie, ale już po prostu nie widziałem powodów do swego osobistego w tym uczestnictwa. I to, co, kochani, jest istotne, ważne wówczas, że wszelkie te badania, które dochodziły materiały, one i wątki, które badaliśmy, było to robione naprawdę rzetelnie. Ja osobiście prowadziłem wątek, dlaczego, skoro szef sił zbrojnych NATO, państw natowskiego, pan prezydent Lech Kaczyński, skoro generałowie natowscy, skoro to jest, wiadomo, jakie są relacje polsko-rosyjskie, na miły Bóg,
To trzeba mieć naprawdę nie mieć wyobraźni, żeby nie dopisać sobie, co można na tym ulepić. Jakie monstrum można na tym zbudować. I tak się zresztą stało. Dlaczego NATO, dysponując wiedzą, mając rekomendacje, Amerykanie, a NATO to Amerykanie, mając takie narzędzia, takie możliwości, dlaczego nie włączyło się, a nawet nie przejęło tego śledztwa? Samolot, lot wojskowy, na miły Bóg i tak dalej. Prowadziłem ten wątek, starałem się cały czas, czy z tą stroną opozycyjną, czy z tą stroną rządową, żeby wyjaśniać, żeby właśnie w ten sposób się, nieważne, że na pierwszym etapie popełniono jak gdyby błędy, ciągle trzeba było angażować NATO. I tak się zresztą stało. Pan przewodniczący, pan Antoni Macierewicz udał się do Stanów, później jacyś przyjeżdżali, dziwni ludzie. Jacyś eksperci gdzieś wyciągnięci ze śmietnika z różnymi tytułami, widzę towarzystwo ostro nawiedzone, czy jak gdyby celowo, a jednocześnie lekko nam było tłumaczone, że to wszystko jest uzgodnione ze stroną amerykańską i tak dalej. Prawda jest taka, że ta strona natowska, amerykańska nawet palcem nie kiwnęła. Powstaje pytanie, czy Rosjanie mieli motyw? Czy Rosjanie chcieliby ten problem mieć u siebie i z góry wiadomo, że to kwestia czasu, kiedy zostaną za to obciążeni. Kto miał motyw na tym, żeby pogorszyć relacje bezwarunkowo polsko-rosyjskie, bo tak ostatecznie przecież się stało, ale jednocześnie wpłynąć na pogorszenie relacji Federacja Rosyjska, Europa, państwa europejskie. Kto miał na tym motyw? Komu zależało, żeby za wszelką cenę tu w Europie, tu w tym kotle słowiańskim nie było normalności? Państwo odpowiedzcie sobie sami. Więc wątek natowski, no to po prostu odkazało się od tego. Teraz tak, czy Rosjanie mają wiedzę, czy mieli wiedzę, więc oni powinni oskarżyć NATO, skoro nie zrobili tego sami, tak, bo nie było też w ich interesie. No nie jest to chyba, kochani, takie proste i łatwe. Prawdopodobnie gdzieś w dokumentach takie rzeczy będą. Natomiast w rozmowie z panem Antonim Macierewiczem podałem taki wątek, że administracja, czyli w tym wypadku, czy prezydent, premier Federacji Rosyjskiej nie mieli wiedzy o udziale, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że jest to zamach, o udziale strony rosyjskiej, ale służby, czy tam ludzie ze strony rosyjskiej zostali do tego wykorzystani. Zresztą sam pan Macierewicz temu nie zaprzeczył, bo że istnieje taka, zresztą nawet wojskowi rosyjscy o tym mówili, że jest jedna z takich hipotez, z takich możliwości. Oczywiście służby w tym wypadku Stanów Zjednoczonych, CIA, to nie jest tak, to są wszystko koledzy. W związku z tym świat jest bardziej złożony i skomplikowany, niż nam się wydaje, więc o tym delikatnym, nieformalnym współdziałaniu no po prostu mogło do tego dojść. Ja jeszcze raz podkreślam, pokazuję, jak to wszystko jest złożone. W jakiej żyjemy, kochani, rzeczywistości. No i cóż, później przypominam, rok 2014, czyli co przypominamy sobie? Majdan, ten drugi Majdan, który zorganizowany ponownie na Ukrainie, Stany Zjednoczone, no Federacja Rosyjska no nie mogła już wtedy sobie pozwolić, więc została zaingerowała i to dosyć skutecznie. Przypominamy sobie później, jakie były kolejne losy Ukrainy, wybory. Przypominamy, że pan Saakaszwili, czyli agent, prezydent Gruzji, agent amerykański, ich rezydent, gdzie wylądował, gdzie się znalazł? No na Ukrainie. I gubernator, i tak dalej, i tak dalej. I w tym czasie już potężne szkolenia, to wszystko. Zgodą, wiedzą Stanów Zjednoczonych, ich laboratoria, etc., etc. No i mamy rok 2022 i kolejna wojna testowa, wojna z
sprowokowana przez Stany Zjednoczone, której nie można już było uniknąć, ponieważ te rozstrzygnięcia musiały nastąpić. I co teraz? Co się robi teraz ze Smoleńskiem? Co się robi z katastrofą smoleńską? No teraz się okazuje, że to dokładnie Rosjanie. O ile pan premier Kaczyński, czasami to nawet się boczył, bo to było widać, no nie, że panu przewodniczącemu zespołu parlamentarnego jakiś odlot, najazd, zresztą to nie on jeden, to wielu zauważało, dystansował się, gdy trzeba było, to wykorzystywano. Dzisiaj już nie, no dzisiaj po prostu jest takie zapotrzebowanie, żeby wskazać przyczynek taki skutkowy, że to właśnie w tym wypadku Smoleńsk, to też Rosjanie, skoro dzisiaj robią to, co robią, czyli ludobójstwo czy Hollywood, to jeszcze ustalimy to wszystko, kochani. Będziecie Państwo to w najbliższym czasie, prawdy będziemy dochodzić, no ale ładnie się to wszystko wpisuje, więc wszystko można wykorzystać, co jest każdy argument, co jest tylko możliwe, żeby zrobić atmosferę, żeby Polskę wprowadzić dzisiaj wojnę bezpośrednio na Ukrainie, ale wojnę z Federacją Rosyjską. Ja więc zadajmy pytanie. Kiedy oni byli wiarygodni? Kiedy mieli wątpliwości? Czy teraz, gdy już przesądzili, że to na pewno Rosjanie stoją za tym zamachem, bo im zależało i tak dalej, nie mieli innych możliwości? Czy wtedy, gdy 9 maja 2010 roku chodzili na groby żołnierzy radzieckich? No, kochani, kiedy oni mówią prawdę? Kiedy są wiarygodni? Kiedy oni tak naprawdę o sobie decydują? Czy w tym państwie w ogóle my mamy jako Polacy cokolwiek do powiedzenia? Jako były parlamentarzysta, parlamentarzyści? To kpina! To kpina! Szefowie partii coś tam jeszcze mogą dygnąć. Ale tak naprawdę, zresztą nie tylko Polska. I te pseudodemokratyczne niby państwa w znakomitej większości zarządzane są przez szeroko, nie specsłużby, bo one tylko wykonują, ale szeroko mówiąc umownie pewne niekoniecznie takie konstytucyjne, klarowne, konstruktywne organizmy. Powiedzmy, są to jakieś grupy nacisku, grupy lobby i tak dalej. W związku z tym 10 kwietnia 2010 roku ze względu na tą wojnę polsko-polską, ze względu na to, że nie rozumieliśmy rzeczywistości, zapłacili nasi, no w tym wypadku i przyjaciele faktycznie, a chciałem powiedzieć nasi przedstawiciele, bo z różnych opcji politycznych, tak, moi także i z Polskiego Stronnictwa Ludowego przecież, nasi przedstawiciele państwa polskiego, polegli, bo byli na służbie. Zapłacili własnymi głowami, nieważne, czy był zaraz się odniosę, czy zamach, czy to nie zamach, no nie? W naszym imieniu, nas wszystkich, ze względu na to, jakie reprezentowaliśmy państwo. Ja wówczas, spotykając się jako parlamentarzysta z ludźmi, przestrzegałem i dalej, jest to niezwykle aktualne w 2022 roku, przestrzegałem przed jednym. To była katastrofa samolotu czy zamach Tu-134 i 96 osób. Ale kochani, jeżeli będziemy mieli takie państwo, będziemy tak postępować, będziemy dawali się tak rozgrywać, to cała Rzeczpospolita, to my będziemy tym całym samolotem. To my będziemy na pokładzie jako obecnej Rzeczpospolitej takiego samolotu. I ten lot może się nam skończyć taką samą katastrofą. Na razie, w tym momencie, jeszcze jesteśmy na lotnisku. Nie rozpoczęliśmy nawet tego kołowania. Ale kochani, jeżeli będziemy tak nieodpowiedzialni, tak nieroztropni, tak dający się podpuszczać i rozgrywać, a szczególnie teraz, w tej układzie wojny testowej na Ukrainie, i za wszelką cenę wmanipulowania, wepchania Polski i Polaków w tą wojnę, zarówno przez
Stany Zjednoczone, bo jest w ich interesie, jak i oczywiście Ukraina, która jest zarządzana przez właśnie cała ta wojna, przez te służby CIA, pozostałe i inne, to los nas czeka podobny, potężnej katastrofy. Tylko, że zobaczcie, skutki będą znacznie już wyższe. Wyciągnijmy z tego, kochani, wyciągnijmy z tego wnioski. Przeróbmy tą lekcję, żeby uniknąć tego dramatu, tego co się stało. Jeszcze dodam taki wątek. Pana ministra Jacka Sasina już poznaliśmy. Wiemy to, jaki z tej służby jego publicznej. Przypominam, że ten człowiek w tamtym czasie był szefem kancelarii świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Między innymi to on przygotowywał, dbał o te loty. I teraz jeszcze na koniec, jakie jest moje, powtarzam, osobiste zdanie. Czy to był zamach, czy katastrofa? Nikt, kto ma dostęp choćby no najbardziej dzisiaj raportów, przeanalizował, trochę czasu temu swego czasu poświęciłem, przeanalizował te raporty. Nikt, kto dysponuje taką wiedzą, jaka jest osiągalna w tym momencie, no bo ta, która jest nieosiągalna, nie możemy mówić, bo jej niestety nie znamy, a ta wiedza oczywiście jest, nie może powiedzieć, że była to tylko katastrofa, że błąd pilotów. Nie może równie powiedzieć, że był to zamach. Jest to 50 na 50. Dzisiaj nie można powiedzieć, że był to zamach lub tego zamachu nie było. Tym bardziej musimy być bardzo rozważni. Tym bardziej nie dać się dzisiaj podpuszczać. Tym zobaczycie, jaka niedługo będzie orgia antyrosyjska na tej bazie. Od 10 kwietnia 2022 roku rozpocznie. Co pan Macierewicz, poniedziałek jeszcze dodatkowo do tego obłędu, który dotychczas był, nam dołączy. Więc jeszcze raz apeluję o to. Rozważny, niesamowity rozsądek i pamiętajmy, łączmy różne fakty i najbardziej winni zostaną skazani, gdy poznamy motywy, komu to służyło.